Wszystko dobrze. Teoretycznie. O! Chyba jest. Aaaa! Dobra, pik. Działa, 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 działa. Dobra, let's go, lecimy dalej. Gotiki takie dobre, bo to dobre tytuły są. Dobra, co tam było? Dobra, przypomnijmy sobie. Ło, to blaski, ambienty, cokolwiek. Mapa. Nie obchodzi mi mapa. O właśnie, przyjęcie starego bossu do... Właśnie, bo co muszę zrobić expa seksualnym, do 5 levelka expa. I tu pamiętam, że chciałem sobie troszkę poexpić na ścielwojadach. Na ścielwomoderatorach. Najlepsza klasyka. Klasyka najlepsza. Bo... O, to za świat... Wow. Ta okluzja otoczenia. Cześć. Aha, bije mnie. No nie. Spierdzielam, spierdzielam. Ha, goni mnie. Jak mnie raz pieprzy, to po mnie. Nope. O, zostawił mnie w spokoju. Jest, jak blisko było. Dobre mięsko nie jest złe. Dobrze, że mięsko jest dobrze upieczone. Dobre mięsko jest dobre mięskie. Dobra. Przynajmniej 50 ekspa sam, czy ile tam? Dobra, nawet tam nie idę. Chciałem mięsko zebrać, ale nie, dopóki ten dziabąg lata. To nie, 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 nie. Czyli trzeba iść do... Gdzie? No nie pamiętam. Co ja mam zrobić? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Aha, dobra, pamiętam. Lecimy do starego obozu. Do starego obozu, żeby u Diego sobie zrobić bica. Janek, ciemno. Boję się. Boję się. A Alex już niedługo. Alex bardzo niedługo. Ale bym sobie pograł w taką grę na B. Grę, która zaczyna się na literkę B. Podobno jest fajna, ale ja myślę, że będzie beznadziejna. A gdyby ją zacząć jak dzisiaj? Ja w sumie nie wiem, chociaż nie. Nie. Nie, 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 nie lubimy tego. Odpalmy las z zią pochodnią. To zagraj. Nie! A wiesz dlaczego demon? Bo jesteś... chujem. Jesteś nikim. Aha. Co expa dostałem? To światło. Zacznij, ale ja wiem. Zrobimy to, dawaj. Okej, okay, mam tam. Na to czekałem całą... No widzisz? Gdyby nie ja, to nikt by ci nie powiedział prawdy w oczy. Dzięki mnie jesteś tym, kim jesteś. Czyli nikim. Taka prawda. Ty byłeś nikim, będziesz nikim. I będziesz takim nekiem. Chcesz wiedzieć, gdzie jest nek? To ja ci pokażę, gdzie jest nek. Widzisz tam, gdzie są te kretodezeny?
Za tymi kryptodezenami kryje się NEC. A wiesz, jaki NEC jest? Myślę, że już wiesz, jaki NEC jest. Ty jesteś takim NECiem. Ty niczego nie masz. Ludzie zawsze gadają. I gadać będą. Dobra, idziemy szukać Diego. Prawdopodobnie w chacie jest swej. Tak, gdyby tak się pozakradać i wszystkich wymordować. Nie kryje się NEC, bo NEC nie żyje. Ale mrokiem zajechało. NEC nie żyje. NEC nie żyje. Powiedzmy sobie szczerze. Jesteś nikim. Tak, gdyby tak się poduczyć trochę... No nie! Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Ten wrzód jest takim wrzodem na... no. Ej, panie Snaf! Panie Snaf! No, panie Snaf! No, panie Snaf! Panie Snaf! Daj mnie zupę. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Jasne, ale nic mi już... O, szkoda. To przyjdę za 5 minut. Ty to jesteś kimś, wołam na ciebie oddział, bo masz zęby co drugi występ. Nie. O, Diego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Trzymaj się. Diego mnie nie nauczy niczego. Dammit. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie pogadaj mi lepiej. Do kogo ja się siły nauczę? Kto mnie nauczy siły? Nic, musimy porobić jakieś zadania. No i mamy Mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Tacy jak ty, w końcu wie, wydaje się im, że Gomez... Bla bla bla. To się już więcej nie powtórzy. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Tyle. Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłop. Musisz uważać na to, co... Do zobaczenia. Trzymaj się. Kolego, ja ci dam kolego. Pewnie będziesz chciał mnie zabić później. Myślałem, że to się skończy. Ja cię, no... Hej, ty! A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich... A co się stanie, gdy już zdobędziemy amulet? To proste. Zwrócę go magnatom i odbiorę nagrodę. Przy okazji powiem im, że mi pomogłeś. Nie. Niech będzie pół na pół. Nagrody wystarczy dla nas dwóch. Gadajmy lepiej o czymś innym. To nie dla mnie. Z takim podejściem długo tu miejsca nie zagrze... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tak, i z tobą. Bo wiem, że później mnie napadną, a ja nie chcę być napadnięty. A Diego, don't care. Dlatego się wyśpię w jego łóżeczku. Dlaczego? Pomogę. A, potrzebuję siły. Pouczysz mnie czegoś? Ej, jak może się? Od kogo ja się mogę czegoś nauczyć? No nie mówcie, że to jest wrzód. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd. Dobrze. A ja nie chcę wejść do zamku. Ale taki długi sen. Ej. Trzeba jakoś poekspić. Ej, ty! Czego? Pora udowodnić. Marne 10 brył. Lepiej się w nic nie pakować. Spierdzielaj. To nie mój problem. Ta woda jest piękna.
Trzeba jakoś poekspić. Nie, no co ja powinienem zrobić? Jak mnie Diego nie zacznie uczyć. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. No dobra, mów. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał... Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje... Dobra, czyli idziemy szukać Neka. Ciekawe, gdzie ten Nek może być. Przejdźmy kogoś przez chatę. Wszyscy uwielbiają, jak myśli się przez chatę przechodzi. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Dobra, nie żuj się. Jezu, no sorry. Trzeba było sobie nie budować tu chaty. Typu. Sierek. O, czyż. Zaczekaj. Słyszałem, że gadałeś z Bludwynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwyn znowu poprosi cię o datek. Te kurde, Helek nie bije. Bójka! Odłóż broń! Co za głupi typ. Jak nie przestaniesz tym wymachiwać, ktoś się w końcu rozzłości. Schowaj broń. Wysłowałem. My wszyscy wiemy, gdzie jest Nek. Muszę się przespać. Jezu, nie otwieraj tej skrzyni. I cię prześpi. Gościu cię pobił. Dobra, musiałem sobie trochę zdówka podleczyć. No nie, i kolejny strażnik. Wszyscy są hajsu ode mnie. Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują. Gdzie? Sprawdź pod łóżkiem. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi marne dzie... A jeśli... Człowieku, nie narażaj się. Możesz... Jezu Maria. I tak cię później zabiję pod koniec gry. Także idźmy stąd. Wszystkim podskakuję, nie będę. Ja nie, ja ci pokażę. Panie demonie, ja ci pokażę. Tak, gdybym tak wszystkich mordował, ej. Ciekawe, ile bym expa dostał. To jest w końcu gra RPG. Mamy, nie wiem, odgrywać jakieś role. Ej! Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ej! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ej! No. Pokaż mi, co masz. Wybierz! Pokaż mi swoje towary. Masz może łuk? Nie masz łuku. No niedobrze, panie Mordyak, czy jak się nazywasz? Mordyak. To ten Dezen sprawdziłbym, co tam dałeś, ale nie sprawdzę. Głupota. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra, kopaczy, fisk. Ej, panie fisk. Przepuść mnie! Sorry, idź już. Przepuść mnie! No rzecz na miłość boską, panie strażnik. Ja chcę pogadać z nim, bo chcę kupić jakiś łuk czy coś. Pokaż mi. Dobra. Ma takie mieczyki. W tym, że pocholę mi te mieczyki. Coś mu sprzedam po prostu. Albo nic, bo nie sprzedam. Bo nie mam nic. Szynika coś z... Ja sobie zobaczę. A zrobię planka na kolejkę. Dobra. Był tu też taki Dexter, o właśnie. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. Mam. Dobra, masz zioła. Jakoś nie interesuje mnie zioło. Sorry.
Jakbym... Ej, tam jest taki typu, który uczy mnie złodziejstwa, czy zgadania. No nie, nie, idź ty, nie chcę sobie gadać, psik. Kopacz. Muszę znaleźć złego, znowu z nim pogadać. Sobie wcześniej mięsko. Ej, gdzie jest zły? Komuś do chaty wszedłem na leki. Hej, ty! Już wychodzę. Sorry. Sorry, idę. Ej, gdzie jest zły? No nie, tu złego nie znajdę. Gadałem z nim przecie. To się chyba nigdy... Musimy Neka znaleźć. Od razu wiedziałem, że będą... Gdzie ten Kaleka? No nie, nie, bludny idź stąd. Psik. Psik, idźmy stąd. Jest zły. Siema. Jesteś... Bla, 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 bla. No nie. Hej, ty! Mówisz no do mnie? No shit, Alexi. Czemu by nie? Dobra, kurde, będę miał spokój. Do zobaczenia. W obo... Mogę... 10 bilek mnie nie zbawi, tym bardziej, że te 10 to... kosztuje tyle co nic. I tak go później zabiję i mu wezmę to wszystko. Przynajmniej spokój dał mi, nie wiem. Da. Idziemy po Neka. Tego Kaleka. W ogóle po co ja chodzę z tą pochodnią cały czas? Dlaczego z... To się już więcej nie powtórzy. Dobra, najpierw sobie załatwimy Neka. Jakimś cudem. Może na Kodak zagram, czy co? Jezus, 3 kry to szczury. Będę ich zwabiał, jednego za jednym. Okej. Te, chociaż chwila, mam lepszy pomysł. Zwabię ich, żeby strażnicy go ich zabili. Aaaa! Go away! Go away! Gonią mnie! Już mnie nie gonią! Ty! Gdzie to szczur? Hello, chodź! He. No chodź. Chodź pizdusiu. Aha, goni mnie. No chodź. A w sumie chyba z jednym sobie poradzę. A! Dobra. Z jednym to jeszcze sobie poradzę, ale z dwoma to będzie problem. Chyba jak będę napierdzielać. Takie myszoszkoczki. Ej. No chodź. Biegnie.
one. Save. Dobra, jak stoimy z levelkiem? Trzeci poziom, jeszcze dwa levele. Dobra. 30 punkcików. Brzmi jak zażynany moderator. Siemanek! Siema! O, uda mi się. Uda mi się zwyciło. Chyba znalazłem Neka. Broń dostałem, jabłko dostałem, wszystko dostałem. Dobra, to był dobry trip. Artefakt, pancerz, wyszczerbiony topór. O! Zadaje więcej damage'a. Nie. Grzybki halucynki. Dobra, idziemy teraz sobie porozmawiać ze złym. Damy mu... damy mu ta Neka. Amulet Neka. Coś nam się tu pyknie. Zrobimy sobie zadanko, dobra, i... Nie wiem, bo jednak... Chyba jednak pójdę do tego obozu. Albo nie, nie pójdę. Zdaje mi się do nowego obozu, ale jednak nie pójdę. Ajajaj. Dobra, idź. Kiedyś takie... To nie mój problem. Siema, zły. Znalazłem Neka. O nie. To świetnie. Znalazłem przy nim ten amulet. Jej. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi... Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet. Jakby Diego pytał o... Dobra. Spoko, mam ekspa. Muszę 1700 ekspa jeszcze zdobyć. O jany. Może faktycznie. Jest, jest. Muszę się dostać. Obawiam się, że nie. Tylko brać. Zbieramy bagienne ziele. I część zbiorów sprzedajemy do starego obozu. Gdybyś był jednym z kurierów pracujących dla Korkaloma, mógłbyś dostać się do za... A czego, jeśli wolno myślisz, że... Muszę się tam z kim... Naprawdę? A z kim? Lepiej się do tego nie mieszam. To nie twoje... Dobrze. Nie będziemy tak gadać, kolego, nie będziemy. Tylko za... Od razu wiedział... Ja teraz troszkę się poduczę od innego cienia, bo mi to nauczy skradania się, czemu kradania i będziemy kraść. To chyba brzmi dobrze. O, właśnie, snaf. Gimme potrawka. Może szuk... Niech idziemy stąd. A, rozruba. Jak on jest irytujący. Kiedyś go zabiję, zobaczycie. Panie Snaf, daj mnie zupę. Powiedział. Ej, ty! Masz szczęście. Spoko, spoko, nie wchodzę z tej chałupy. O, ręczka, ręcza. Nie to za. To z... Jeśli udowodnisz, że... Jak mam to niby... Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Chcę... I... Nie. To zale... Jeśli udowodnisz, że nam... Jak mam to niby... Wyucz się którejś ze... Ale no jak wam się odciły na oczach, ty...
Już uczysz mnie, chciałeś mnie uczyć. Niby nie chcę nauczyć niczego. Ja cię już... Od niego powinno mi się nauczyć, nie wiem, no, czegoś. On uczy, przecie. Uczył przynajmniej. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie pod... Kurde. Nie mam wytrychów już. Dobra. Spokojnie, pamiętam kombinację. Jednak nie pamiętam kombinacji. Ja spokojnie to ogarnę. Pobawię się w złodzieja. To się już więcej nie powtórzy. Chyba mnie tu nie było. Pan złodziej. Hej ty! Spoko. Już miałem wyklepać ci buźkę. Spoko. To był tylko prank. Kurde. No kurde, nie ten zapis. Ten zapis. Dobra. Sprawdzę jeszcze kombinację. Dobra. Bez nadzieja. Straciłem. Już w sumie nie. Stracisz jeden wytrych na coś takiego. Niby można to zabrać. Nie dwa razy, bo tylko raz. Lepiej się do tego nie mie... Halo, mnie tu nie było. Tylko prank. Halo, powie ktoś coś, jak wejdę tu? Hej, ty! Twoje szczęście! Spoko, wychodzę, mnie tu nie było. No i tak będę kwiat dalej. Hej, ty! Spoko, wyłażę. Mądra decyzja. Ja cię, ale oni są nerwowi. Kujdy. Dobrze jest czasami ludzi pookiadać. O, Crash. Bandicoot. Ha. No, okej. Okej, halo. Ej, bo tak prawdę mówiąc, nie mogę nic zrobić nawet. Halo. To jest taki Crash nad Crashami. O. Lol? To wszystko przez to, że chciałem kraść ludzi. O, program Gothic przestał działać. Fajnie. Właśnie to chciałem zobaczyć. Zamknij program. Dziękuję. Ja cię dlaczego? Dobra, no wracamy. Szybko wracamy i lecimy dalej. Ja chcę innych ludzi pokradać. To jest dobry sposób na szybki zarobek. Nie powinieneś wierzyć.
I to w tamtej chacie chciałem spróbować coś ukraść. Pik. Dobra, ja tu nawet nie kradnę nic. Może? Chociaż z dwojga złego, no zawsze to można sprzedać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Jeśli... Siema, ja tylko tak sobie kradnę. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Szkoda wytycha, no szkoda. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie tylko zachować to na siebie, inni nie powinni wiedzieć. Kup sobie stałeś, zrób mieczy. Lepiej się do tego nie mieszać. A czy ja już alki tak robiłem? Ja przecież robiłem tak na przyjemnym streamie. No jak to będzie wyglądało? W dzisiejszych czasach na nikim nie można to... Ooo, nice. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tylko zachowaj to. Ale wiesz, ja sobie wolę pokryć. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Od razu wiedziałem. Hej, ty! Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. No tak, przecież kiedy to szczury polowałem. Ile mam ludy? 210. Hej, ty! Mądra decyzja. Chodzę. Trzeba zobaczyć, kto mi będzie łapał, kto nie. Zapewne masz rację. A tutaj nikt. Na spokojnie możemy sobie go okraść. Ha! Za pierwszym razem! I całkiem niezły łup. Nice. Halo, a tu ktoś będzie chciał coś krzyczeć na mnie? Jeśli myślisz, że... Pusta. A chwila, przypadkiem to nie jest moja chata. Właśnie tak się zastanawiam, czy dostałem chatę z baldachimem. Baldachim. Znalazłem. Fleczy. To się chyba nigdy nie w dzisiejszych czasach nie. Tu ktoś będzie mnie bił? Good. To już mogę sobie pokreślić. Ta-da! To się już wie. Nawet mi się nie chce bawić z tym mieczem. Ktoś się będzie irytował? Ej, nikt. Świecznik, a wezmę sobie, bo mogę. Jeśli myślisz. Cholera, od nowa. Zasejwuję sobie, bo nie chcę się tego świecznika podnosić. To już jest szczyt lenistwa. Mam już dość tej... Trzy. Skończ, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polega. Cztery razy w lewo? No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Nie mój problem. Trzymaj się z dala od naszych chat. Okej. Dopiero teraz zauważyli. Tu będzie ktoś krzyczał? Aha. Jak dobrze być złodziejem. Ale w lewo, w prawo. Dobra. Prawo, lewo, prawo będzie. W
O kuo! No i to się nazywa dobry łup. Aj, aj, aj. Tego dzbanu nie będzie mi się chciało znowu podnosić. Tak dużo save'ów, dobra. Lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Dobra, dobry łup, ale save'ik. Nie chcę tracić tak na głupio od wytrychów. Lewo, prawo, prawo, prawo. Dobra. Tyle lutu, dobra. Idziemy teraz to wszystko opchnąć. Chociaż z drugiej strony chyba, że uda mi się tu jeszcze coś ukraść. Fajna chata w ogóle. Lewo, 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 lewo. A, dobra. Ale mi się nie chce save'ować, odsave'ować, loadingować cokolwiek. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To się chyba nie... Pokaż mi. Dobra, za ile ci się wszystko posprzedaje? Ale nic, stary miecz, dzięki, love, kilo, strzała w kolano. To sobie stawię, miksturki sobie. O co to jest? Poezja myltańska. A to sobie poczytam, a później ci odsprzedam. To brzmi plan. Plan wytrych, monety. 303 biłki, rudy, nieźle. Brzytwa, dzban, świecznik, patelnia. 51, nieźle. Dwa wytychy sobie wezmę. Masz jakieś biłki, rudy? Ja cięż, no typu. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W takim razie wymieniliśmy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Będzie ktoś się czał? To się już nie był czas, kiedy tak jest. Tylko zachowaj. I komuś opchniemy ten kubek. Musisz uważać. Fiskowi. Czemu nie? A właśnie miałem zobaczyć ten almanach. Czy cokolwiek to jest? Pieś, bla bla bla, dobra. Będę dalej słuchał tej malarki. To się już więcej. Pokaż mi swoje towary. Dobra, wszystko ci to musimy odpchnąć, nie potrzebujemy. Tak, almanach. Monetki nie, patelnia, świecznik, dzbanki, brzytwa, kubek. Półki życia. I piwo. Ludzie zawsze gadają. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie masz nic fajnego, widzę. To się chyba nigdy nie zmieni. Dobry deal. No. 401 dwie gdy. Jedyny minus jest taki, że nie dostałem nic expa za to całe kradzieństwo. Dobra, muszę z Diego pogadać i ten, no, pouczyć się, siły trochę zdobyć. Tylko nie rozumiem, dlaczego nie mogę. Może muszę pogadać z Toriusem? Zaraz zobaczymy. O, tamburina. Jak go wyskoczyło. Ej, jego. Nie naucz mnie. Trzymaj się. Dobra, pogadajmy z Toriusem. Czy to możliwe, że chodzimy? Z
Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. A tamten typ wszedł. Wynoś się sto... A tamten typ wszedł, halo. Chcę prac... Czyżby? A czemu myślisz, że go... Diego powie... A? Jeśli... Słuchaj, to... Dobra, może bym teraz zacznie uczyć. Chcesz mnie pouczyć czegoś? Dobra. Możesz tak? Dobra, super, o to mi chodziło. Ile siły. Jesteś ten wróg? Trzymaj się. Jej, mam teraz swój własny wyrobiony miecz. O to chodziło. Teraz pogadamy z Rączką, żeby mnie czegoś nauczył. Hej. No nie naucz mnie, cwaniak. Dobra. Chyba pouczę się jeszcze trochę siły. No dobra, pouczę się siły w takim razie. Idziemy w damage. I spróbuję na potworkach coś się pojawia, jak spić. No i tego wyboru nie ma. Możesz tak? Znaczy tak, będę musiał polecić później w broń jakąś. Tyle? Nie ma. No dobra, dobra, jak mnie nie pouczysz, to nie pouczysz. Trzymaj się. Ile? 40 punktów siły, spoko, super. No, zwracam się na obóz na bagnie w takim razie. Po drodze spróbuję coś poekspić na potworkach. Pewnie masz prawo. No i wpadłoby z koniec zdobyć to zaklęcie, no. Żeby uśpić jednego z tych uczniaków. Dobra, siły wojad, super. Ło, na hita! No i to się nazywa siła w łapie. A nie jakieś, kurde, nie wiem co. Dobra. Idę na te ściery wojady, ale i tak zapiszę. Tfu, znaczy tfu, ketoszury. What? One hit, one kill. Grzybki jak najbardziej, ale tu nic innego nie ma. Myślałem, że coś fajnego znajdę w jaskini. Nie wiem, drugiego neka czy coś. Trzeba trochę pobić ich. No teraz to się szybko będzie zdobywało exp, jak ma się siłę w łapie. Kluczy siele? Przypadkiem tam nie ma obozu bandytów? Kropice jak zawsze są... Mają kopa, ja pierdzielę. One zawsze mają takiego kopa. Nienawidzę tych cholerstw. Jabłuszko, jabłuszko dla zdrowia. Bo jak dużo się jabłuszek jadło, to się zwiększał pasek zdrowia. Coś kojarzy. O, wilku. Tak, nie mogę przeszukać wilczka. No, nie mogę.
No kurde. Dobra, ale mam te wytychy przecież. Safe. Po dwa razy w prawo, lewo lecimy. Dobra, wytrychy przydadzą się na pewno. O, nice. Siema Femo. Hallo, hallo. Tak, sobie z expem. Jeszcze 1200. I będzie czwarty level. No spoko, spoko, spoko. To idziemy do bagnioków. Wracamy. Spróbuję przy okazji zabić. Au. Dobra, nie będę tam spadał dla jednego ściewojada. Dobra, to jest zawsze 50 expa, no ale... A, kusi. Ale tu też mam jednego koleżkę. Jaskinia. Zresztą w tłumu z pietoszczurami. Dobra, jazda, jazda, jazda. A nuż coś znajdę. Uuu, to jest dłuższa jaskinia. Z psianką i niczym więcej. Ale miksturka jest. Chyba warto było dla miksturki. Nawet żadnych grzybków nie było. Bieda. Trzy ściewojady. Cztery ściewojady. Easy. Tak, to sobie teraz mogę. Leci aż miło. No to wracamy się do obozu w takim razie. Może, no myślę, że po drodze uda mi się czwarty level wbić. A później coś wymyślimy, nie wiem. Choć fajnie byłoby to zaklęcie znaleźć gdzieś. Nie serio, no. Ło! Ło! FPP! Ale, co się stało? Nie chcę FPP. Jak wyłączyć FPP? Tak, czy ja tu jestem chyba? Patrzcie. Znikłem. Ja znikłem. Co się stało? Nikt nie wie. Uuu, jagódka! Opa! Dobra, szybki exp.
Po drodze coś znajdziemy? Jakieś potworkę czy coś? Nie, a czy nie od razu jakiegoś, nie wiem, cienia stwoja czy coś, ale no. Jakiegoś przyjemnego stwoja. O, na przykład te dwa ścieżojady. I tam są kolejne dwa. Tu kolejne dwa. Ile tam jest tych ważków? O kurde, o Jezus. Nie, 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 pójście tam to samobójstwo. Te ścierwusi jeszcze zniszczymy, ale... Rany. Dalej to już nie ma bata. Ciapnijmy te jagodki. Ile? 570 expa jeszcze. Mało. To jest chwila, moment. Kwiatoszczury widzę, wilka widzę. Wow! Ja tu jest ścierwojad, którego nie widziałem. Niewidzialny ścierwojad. Nowa wersja niewidzialnego templariusza. O, tam jest cieniostwór, tam są... Fuck, 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 idę stąd. Nie, 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 nope. Nope. Jaszczur, raczej sobie z jaszczurami nie dam rady na takim poziomie. Jaszczury to jednak jaszczury. Mają siłę w łapie. Czy w pazurze. Po drodze widziałem coś i myślę, że to uda mi się wybić jeszcze. Ale nie jest tak źle. O nie, ja szuję. O nie. A, dobra, jolo. Najwyżej będę wiedział, żeby nie walczyć. O fuck, o fuck, fuck. Lekko, łatwo mówić, nie walczyć. Łatwo mówić, nie walczyć, tego się zabić nie da. Leave me alone, jeszcze. Fuck, fuck, fuck. Pamiętajcie, nie atakujcie jaszczurów na samym początku gry. To się nie opłaca, nie, nie. Jedynie sobie kuku zrobicie. Ale za to tu powinny być ścierwojady i te ważki. O, a propos. Chodź, mały fiopico, wampirze. 70 expa, dziękuję. Kolejny 70 expa. Znowu podziękował. Jaskinia. Nic nie może pójść źle przecież. To tylko jaskinia. Tutaj są grzybki tylko. Dobra, trzy kwiatoszczury, spoko. Więcej expa.
O, czyli jeszcze jakbym było tu 6 kretoszczujów, to jeszcze ok. Byłby level. O, 4 kretoszczuje. O, znalazłem drugiego neka. Spoko. Te kretoszczuły mi zniknął. O, znowu znikające z ciała duchy. I pałka. Pałka, zapałka. No i zawsze coś expa. Chyba. Ale o Jezu, 80 brakuje naprawdę. Trzeba by coś ubić jeszcze. Albo zadanie jakieś zrobić czy coś. To nie jest łatwe. A właśnie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mięsko trzeba podgrzać. Mam już dosyć tej patleni. Ile ja tego mięska mam? Ma dużo. Bardzo dużo. Więcej niż się spodziewałem. Ale kiedyś koniec musi być. Albo i nie. Ej, to serio, dlaczego się to mięso nie skończy? Jeszcze mięso raczej... Nie mam. Chyba. Nie było. 100 mięsów! Może... Tak długo, jak... Okej. Okej. Skąd ja tego mięsa tyle mam? Lol. Chyba. Trzeba iść w głąb bagna. Jeśli myślisz, że... I coś poekspić. Coś znajdę chyba. Co? Kim jest? Jestem guru z obozu na bagnie. Słudzy? O, ale... Za... Może... Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Chyba zbytnio się zjadał. Ale nie jestem ekspertem, nie wiem. Pozbieram sobie ziółka. Przydadzą się. Tak dużo zbieractwa. O, raczej chyba nie wygram z tymi wężami, co? Może takie YOLO totalus. Okej. O kurde, wąż błotny. O nie! O nie! O nie! O nie!
użyłem węża mlecznego. On jest niebezpieczny. Ratunku! Panowie, pomóżcie mnie. Pomóżcie mnie. Wąż rzeczy mnie atakuje. Albo wąż bagietny? Z niektórymi wężami nie ma co. Nie ma żartów. Wiesz, koledzy. Się napierdzielają i weź tu zdobądź te 5 leveli. No to nie jest łatwe. Jeśli myślisz, że od razu wiedziałem, że będą kłopoty, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od zawsze to samo. Zawsze gadają. To się już wie. Czekaj. Aż sprzedam komuś ustrojstwa, które zabrałem. Tylko zachowaj to dla siebie. No i pomyślimy, co dalej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chciał... To? Zioło, 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 więcej zioła, samo zioło. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Same niewykończone miecze. A to te, które ja mu sprzedawałem. Nie ma nic lepszego, co? W dzisiejszych czasach no nie można polegać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Pewnie masz rację. Jeśli myślisz, że... Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze gadają. Daj mięska, mu to jeszcze dam. To się już więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć. Ile masz byłek? 545 i prawilnie. Musisz uważać na to, co... Czekam już dość tej paplaniny. Siema, Dezen. Muszę skądś wytrzasnąć no, co najmniej 80 ekspa, żeby czwarty level mieć. Przyszedł, proszę. Tarlok. O, może ty mi coś pomożesz. Nie, ty mi nic nie pomożesz, jesteś zbyt ścipany. O Jezu. Nie wiem. Chciałbym znaleźć gdzieś to zaklęcie. Tak, ty, że nie znajdę tego zaklęcia. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Jest to już rzeczy i mi nie pomoże. A jest, to już pokombinujemy kiedyś indziej. To już pokombinujemy kiedyś indziej. Też nie mam jakoś siły.